Bardzo proszę, pan senator Leszek Czarnowski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest taki jeden senator, który zawsze mnie zainspiruje. No nie ma, już chciałem, ale zainspirował mnie. Otóż tak. Senator mówi, gdybyście wcześniej zrobili, panowie, to byśmy dobrą ustawę rozpatrzyli i byłaby szansa na przejście. Dwie takie same już leżą w zamrażarce. No ale może one złe są. O, no widzicie? On już wie. Pan to jesteś jednak, kurczę, guru intelektu. 140... No, tylko panie senatorze, 100... ja, jak przemawiał pan senator, ja uciszałem senatorów, którzy panu przeszkadzali. Miałbym ogromną prośbę, by pan teraz nie przeszkadzał. No ale wznoszenie okrzyków przeszkadzało panu i wznoszenie okrzyków przeszkadza panu senatorowi Czarnobajowi, tak przypuszczam. I będę pilnował pana prawa do spokojnego wypowiedzi i senatora również Czarnobaja do spokojnej wypowiedzi. Dziękuję bardzo, panie marszałku, za interwencję. Jednocześnie chcę powiedzieć, że okrzyki wznoszone przez wymienionego senatora mi nie przeszkadzają, a wręcz odwrotnie inspirują mnie, żeby powiedzieć jeszcze więcej. W takiej sytuacji niestety swój głos niezależnie, jeżeli pan znajduje szczególną przyjemność, panie senatorze, bardzo, w okrzykach pana senatora Mroza, możecie indywidualnie się umówić na taką sesję, ponieważ regulamin Senatu niestety ingeruje w całkiem ciekawe hobby pana senatora i nie pozwala na realizację tego hobby tutaj na sali. Panie marszałku, dziękuję za podpowiedź. Chcę powiedzieć, że te wszystkie dyskusje nagrywane są. Ja puszczam w domu wnuczkom i mówię, jak nie będziecie się uczyć, to będziecie prowadzić taką dyskusję. Nie mówię, z której strony. I wracając teraz do tego, co padło. My jesteśmy ci, którzy zapowiedzieli i realizują. Szanowni państwo, zachęcam do przeczytania dokumentu, który się nazywa Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Kurczę! Rakiety, lukstorpedy, samochody Izera w Górach Izerskich, czy tam gdzie to ono już się uda. Nakłady na inwestycje 25%. No, kiedyś Marek Borowski tu to przedstawiał. Panowie, wy to jednak słuchacie takiej jednej rozgłośni, która się nazywa TVPiS. I tam wam nakładą, że Polska to jest potęga za waszych czasów. Wyście wszystko zrealizowali, bo my zapowiadamy, jak ten górnik wydobędziemy. To jak ten murarz za czasów PRL-u wymuruje i wymurował. I wy tak samo. Zapowiadacie jedno, że zrobicie, 30 nie zrobili, ale my zapowiadamy i robimy. Jeszcze raz mówię, przeczytajcie to, co dotyczy strategii odpowiedzialnego rozwoju i co zostało zrealizowane. I wtedy, jak pan wyjdzie i powie, że zapowiedzieliście, zrobiliście, okej. I druga rzecz taka dotycząca procedury. 140 ustaw, inicjatyw, które wyszły z Komisji Ustawodawczej. Ile zostało zatwierdzonych? Przepraszam, uruchomionych w celu rozpatrzenia. Jedna, dwie, trzy, pięć. My nie trzymamy w zamrażarce, mówi ten senator. My nie trzymamy. Dobre ustawy puszczamy. I gdyby pan, panie senatorze i pan złożyli tą dobrą ustawę, no to ona by przeszła. Do zamrażarki by przeszła. I my składamy to po to. Przed chwilą też składaliśmy inicjatywę. No też ona wiadomo, że w tej kadencji nie przejdzie. Ale proszę zrozumieć, że część senatorów będzie w następnej kadencji, nie powie, o których marzę, żeby nie byli. I ci ludzie, którzy będą, wezmą ten dorobek, przeanalizują i mają już gotowy materiał. Czy pan to rozumie? Nie, można czekać, bo koniec kadencji jest. No koniec kadencji, co będziemy pracować? Idziemy po kasę, a tam po co będziemy pracować? Przyjdziemy sobie na posiedzenie Senatu tutaj, w końcowej fazie dyskusji zabierzemy głos, powiemy kilka fantastycznych rzeczy o tym, w jaki oto sposób jesteśmy fantastyczni w realizacji naszych deklaracji i tyle. Proszę zrozumieć, że to jest koniec Senatu w sensie upływu jego kadencji. I cieszę się, że pan zadeklarował, że jesteście ludźmi demokracji i uszanujecie termin zakończenia kadencji i że będą wybory. No,
Dziękuję bardzo. To było najmądrzejsze stwierdzenie z całego wystąpienia, za co serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko.